Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania rozmowy z aktorką teatralną i filmową Anną Dzierżą, z którą miałem przyjemność porozmawiać w cyklu spotkań pod tytułem Powołani. Gorąco zapraszam. Cześć, Ania. Cześć, Krzysztof. Miło Cię widzieć. Dawno się nie widzieliśmy. No, to prawda. To prawda. Zdejmę te okulary. Trochę mnie tu zaczęło boleć i tu. Ja się zastanawiałam, jak w nich widzisz, bo one są popękane. Trochę. No ale na szczęście... Trzymałeś długo. Na szczęście zerówki. No. Aniu, bardzo się cieszę. Już to powiedziałem. Jak coś jest dobrego, albo bardzo dobrego, albo pięknego, to ja lubię to powtarzać. Czekałam na to spotkanie, przyznam. Wzajemnie, szczególnie, że przesuwaliśmy je i przesuwaliśmy. No nawet już nie wiem dlaczego. No, zajętości aktorskie. No właśnie, no właśnie. Jak to z nimi jest? No właśnie zwykle to bywa tak, że właśnie chcemy, tak, żeby się działo, bo brakuje, a później jak już jest, to jak sypnie... No właśnie, w tym zawodzie albo nie ma, albo jest i nie masz na nic czasu. No to trochę tak jest, no. A my dziś mamy tak właśnie... No tak, że to przekładaliśmy. Mhm. No ale jesteśmy, to jest najważniejsze. Dokładnie. Ci, którzy pierwszy raz nas oglądają, może nie wiedzą, taka malutka umóweczka. Powołani, właściwie kto jest powołany? Każdy człowiek. Ale faktycznie cykl Powołani jest związany z osobami, które wybrały zawód aktora. Łatwa droga, bardzo trudna, ciężka droga. Chciałbym, Aniu, żebyś troszkę opowiedziała to, co zechcesz oczywiście, o twoich początkach właśnie tej drogi. Zależy ci na tym, żebym zniechęciła wszystkich, którzy chcieliby wybrać ten zawód po prostu. Czy zniechęciła? No właśnie różnie można powiedzieć. Oczywiście, no, mam swoje doświadczenia, jak słyszę, że jest wymagające i trudno, to chyba wiem, o co chodzi. Ale to różnie bywa. Chyba dobrze ten cykl nazwałeś, powołani, bo jakby w tym zawodzie nie da się funkcjonować, jeśli nie jest się do niego powołanym, takie jest moje zdanie na ten temat. Jest to trudny zawód, ale piękny i ja sobie siebie nie wyobrażam na innej ścieżce. Czy nie wyobrażam sobie, żebym inną drogą poszła. Cieszę się bardzo, że tak akurat się stało, że jestem aktorką, pomimo tego, że łatwo, nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest przyjemnie, niemniej jednak takie spotkania jak to dzisiejsze z tobą wynagradzają czasami różne trudy. To co, powiesz trochę o tym początku, kiedy to się w tobie rodziło? Kiedy to się we mnie rodziło, wiesz co, od dziecka byłam aktorką i urządzałam teatrzyki, banalne to strasznie, to jest banalne, ale taka jest prawda. Urządzałam teatrzyki dla młodszych dzieci na osiedlu. Zaganiałam je wszystkie na siłę, na swój taras. Mieszkaliśmy z rodzicami na parterze i na tym właśnie tarasie urządzałam przedstawienia albo konkursy aktorskie dla dzieciaków. Jak padał deszcz, spotykaliśmy się na klatce schodowej i tam się odbywały te różnego rodzaju kukiełkowe, lalkowe, czy nie tylko teatry właśnie moje autorskie. I ewidentnie to już była wtedy moja pasja, miałam kilka lat w tym czasie. Natomiast rozwinęło się to w liceum i w liceum już tak bardziej na poważnie zaczęłam brać udział w szkolnych festiwalach artystycznych, wygrywać jakieś tam, zdarzało mi się, konkursy oratorskie, recytatorskie, czy właśnie szkolny festiwal artystyczny, gdzie dostałam jakieś tam wyróżnienia i wiedziałam, że to jest coś, co mnie ciągnie, co kocham robić. Teatr, tak. Bardzo mnie do tego ciągło. Natomiast tak się moje życie potoczyło, że nie mogłam pójść na PWST, wówczas jeszcze PWST. Musiałam usamodzielnić się dość szybko, bo moja rodzina cała wyjechała za granicę i ja zostałam sama w Krakowie. Musiałam się utrzymać, pracować, studiować równocześnie. To było nierealne, żeby pójść do szkoły aktorskiej, więc
Nie mówię, że te marzenia poszły w odstawkę zupełnie, bo ja zaczęłam inne studia, zaczęłam pracę zawodową, założyłam później rodzinę, a w międzyczasie cały czas współpracowałam z różnego rodzaju teatrami. Na początku amatorskimi zupełnie, a później coraz bardziej zawodowymi. Miałam to szczęście, że na początku, właściwie prawie na początku mojej kariery zawodowej związałam się poprzez cudownego Stasia Michno z Teatru Mist, najpierw z jego teatrem, a później z grupą aktorów dawnego Krikotu, aktorów Tadeusza Kantora, od których mnóstwo rzeczy wspaniałych się nauczyłam i z którymi przeżyłam piękne chwile. No i później coraz bardziej już zawodowo traktowałam tę swoją pasję. Zdałam, jak wiesz, dyplom aktora dramatycznego. Gratulacje. Gratulacje również. No i związałam swoje życie tylko i wyłącznie z tym zawodem. No i tak pokrótce wyglądała moja ścieżka. Jak tak słucham, choć znamy się nie od tego spotkania dzisiaj, troszkę dłużej, więcej tych spotkań było. Więc troszkę wiem, ale też nie wiem. Ale jak tak słucham tu i teraz, to pierwsza moja myśl, że to naprawdę była i jest piękna droga. I szczerze mówiąc, może taki trochę, można powiedzieć, trochę zazdroszczę, aczkolwiek bardzo podobna moja była, ale właśnie, że to jest piękna droga, bo ja w tym czuję i słyszę właśnie cudowną wytrwałość, powrót i jak tak słuchałam, to jeszcze mogę powiedzieć, że teatr musiał w takim razie w twoim życiu być piękny. To znaczy, że musiałaś zobaczyć, że to naprawdę jest piękne. Że o to walczyłeś, że to trwało z tobą. Jak ty to czujesz właśnie? Mówiłaś teatr jako właśnie, czym dla ciebie był teatr? Tak? Wiesz, ja nie umiem ci tego wytłumaczyć. Ja po prostu od zawsze wiedziałam, że chcę grać, chcę być aktorką. I nie widziałam dla siebie, tak jak już powiedziałam, innej drogi zupełnie. Uwielbiałam teatr, bardzo dużo chodziłam do teatru. Myślę, że to też miało związek z tym, że miałam wspaniałe polonistki, zarówno w szkole podstawowej, jak i później w szkole średniej, które nas do teatru ciągnęły cały czas. Wiesz, chodziliśmy na przeróżne spektakle taką grupą zaprzyjaźnioną i ja byłam oczarowana tym światem, tą magią teatru jako miejsca, jako przestrzeni, jako takiego alternatywnego życia może trochę i zawsze ten teatr w moim życiu był obecny. Ja też bardzo dużo czytałam, do tej pory mam wbujałą wyobraźnię, więc wiesz, jak czytam, to sobie wszystko obrazuję natychmiast i gdzieś ten teatr też jest dla mnie połączeniem takich bardzo różnych bodźców, wiesz, i słuchowych, i wzrokowych, i czuciowych, emocjonalnych jakichś. To tak mnie wypełnia mocno, że nie potrafię ci wytłumaczyć, w którym momencie nawet ja sobie pomyślałam, że teatr to jest to piękno w moim życiu, za którym chcę iść. Po które chcę iść, czy do którego chcę iść, w którym chcę trwać. Wiesz, nawet nie potrafię ci tego zdefiniować. Po prostu ja nie widzę dla siebie innej ścieżki. Żałuję bardzo, że tak się moje życie poukładało. To muszę szczerze powiedzieć. To jest takie moje troszkę rozczarowanie, że nie mogłam pójść taką klasyczną drogą, pójść do tej szkoły aktorskiej. Mam takie wyobrażenia, że gdybym to zrobiła, to bym teraz była już nie wiadomo gdzie, a ponieważ nie mogłam się skupić tylko i wyłącznie na tym, musiałam pracować, zarabiać, prowadzić dom, robić tysiąc różnych jeszcze rzeczy oprócz tego, że grałam, dokonywać pewnych też wyborów, również zawodowych, z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, bo na przykład wiązały się z wyjazdem, z opuszczeniem domu na dłużej, albo ze zmianą miejsca zamieszkania, albo nie wiem, z czym tam jeszcze, z przekroczeniem pewnych granic. No i dokonywałam takich wyborów, które sprawiły, że jestem w miejscu, w którym jestem, ale czy to jest źle? No też nie mogę powiedzieć. Jestem szczęśliwa, realizuję się na tyle, na ile mogę i w tym zawodzie, i w życiu się realizuję bardzo, więc chyba tak ma być. Tak myślę o... No właśnie, ta klasyczna droga, czy nie klasyczna droga? No jak ja ciebie słucham, to pierwsza myśl to, że to właśnie jest piękna droga, taka musiała być, taka jest i tak o tym myślę. A powiedz mi, jeśli chodzi o Teatr Mist pana Stanisława Michno, to tam, kiedy po raz pierwszy, że tak powiem, próg przekroczyłaś teatru, pamiętasz pierwsze role? Jakieś wyzwania. Właśnie co pan Stanisław właśnie
tobie, można powiedzieć, ofiarował, czy też co w tobie zostawił, jak postrzegasz, jak pamiętasz ten czas? Wiesz co, ten czas wspominam niesamowicie. Ja trafiłam do Teatru Mist poprzez Wojtka Michno, syna Stasia, bo z Wojtkiem poznaliśmy się w innym teatrze, zrobiliśmy razem spektakl Let It Be, to się nazywało. Bardzo fajne, zresztą Jerzy Michał Bożyk nam akompaniował, więc to było magiczne wtedy również dla mnie. Graliśmy we dwoje, bardzo dużo czasu spędziliśmy razem i na próbach, i przegadaliśmy i o teatrze, i o wszystkim, o życiu. Zaprzyjaźniliśmy się i Wojtek mnie poznał ze swoim tatą, który tak naprawdę, no, dziś mogłabym powiedzieć, że dzięki niemu jestem, gdzie jestem i że dzięki niemu zostałam aktorką. On mnie bardzo mocno zmotywował do tego, żebym, jakby to powiedzieć, usankcjonowała ten zawód. Ja zrobiłam dyplom po iluś tam latach, 10 czy 13 latach grania na scenie, złożyłam egzamin przed komisją, żeby ten dyplom mieć, właśnie dzięki Stasiowi. A wszystkie jakieś pierwsze moje większe role to były właśnie u niego. Zaczynałam od Lekarza Mimowoli, gdzie grałam Jagusię i to była bardzo fajna, wesoła przygoda. Samo to, że mogłam Staszka obserwować też w pracy, wiesz, jego szacunek do widza, to, że on potrafił w tamtych trudnych okolicznościach, gdzie teatr ofowy, no to nie był teatr ofowy, ale to był teatr jakby nieinstytucjonalny, który nie miał swojej własnej siedziby, wiesz, no Staszek też się wywodził z Krikotu, więc taki teatr ubogi trochę. Bywało tak, że wiesz, oglądało nas 200 osób, a bywało tak, że oglądało nas 10 czy 5 i Staszek do tych 5 osób wychodził, mówił: szanowni państwo, czy chcecie państwo w tym składzie obejrzeć spektakl, my jesteśmy gotowi dla państwa zagrać. I on zawsze powtarzał: słuchajcie, nawet gdyby przyszedł jeden widz, to ten widz się liczy. I pamiętam, jak opowiadał mi taką historię, która była niesamowita, że raz na jego przedstawienie, które grał, na jego monodram, przyszedł dokładnie jeden człowiek. On dla niego zagrał ten monodram i okazało się, że ten człowiek był menadżerem jakiegoś teatru ze Stanów Zjednoczonych i on go zabrał do tych Stanów ze sobą i Staszek tam przez kilka lat mieszkał, grał. I no wiesz, bardzo różnie mogą się potoczyć twoje losy, wiesz, w nagły, zupełnie nieoczekiwany sposób. I Staszek mnie nauczył tego, że właśnie tak naprawdę my jesteśmy dla tych ludzi, którzy przychodzą, którzy nas oglądają. My wychodząc na scenę musimy mieć im coś do powiedzenia. Jeżeli nie masz nic do powiedzenia tym ludziom, nie masz żadnego przekazu, to po co masz na tę scenę wyjść? Nawet grając farsę, komedię, powinieneś mieć gdzieś z tyłu głowy temat, z którym ty do tych ludzi wychodzisz. Albo człowieka, którego chcesz im pokazać. Nawet jeśli to jest jakiś, nie wiem, dziwoląg artystyczny, to on powinien mieć coś do przekazania światu. Aniu, pozwól, że czasami będę takie troszkę powroty robił, bo pewne rzeczy się rodzą, jak rozmawiam z tobą, jak cię słucham. I tak czasami się nawet zastanawiam, czy to powiedzieć, czy nie powiedzieć, ale faktycznie powiedziałam, że twoja droga była piękna. I chcę powiedzieć, że nie chcę jej kończyć i nie chcę iść do szkoły aktorskiej. Już nie chcę, nawet by mnie nie przyjęli z racji wieku. Ale myślę sobie, żeby nie chcieć właśnie, bo ja o tym też mówiłem i taka powtórzę, że ten cykl jest owocem takiego naszego wspólnego, bo faktycznie jak się spotykam, nie jesteś naszym gościem, moim, ale naszym, tak, bo nie chcę tak zamykać tego na sobie, ale jednocześnie, że widzę w was szczerość do tego zawodu i ona jest czymś podstawowym i ważnym. Jeżeli ktoś ma szczere serce, szczerze wybiera i faktycznie zbada, co chce i dlaczego chce i robi to uczciwie właśnie względem siebie, to ja bynajmniej ujmuję życie, że ono jest szersze. Ono jest szersze niż to, że ktoś skończy szkołę. Oczywiście gratuluję wszystkim, którzy skończyli. To nie jest tak, że ja jestem lepszy, bo nie skończyłem szkoły, ale ta drugie, one obydwie są piękne i dobre. I gratuluję wszystkim, którzy skończyli, a ci, którzy właśnie, można powiedzieć, tylnymi drzwiami albo oknem weszli i odcisnęli swoje piętno, albo pokazali: tak, można, i niejednokrotnie nawet może to jest piękniejsze, a dlaczego nie? No, że tak, żeby
żeby się nie poddawać, żeby nie schematyzować siebie i żeby nasze umysły mogły być szersze. Ale to jest doskonałe to, co mówisz, bo wiesz co, ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy ogólnie, narodowo trochę, stłamszeni przez własne kompleksy. I my mamy jako w ogóle Polacy mnóstwo takich drobnych swoich kompleksów. Na przykład aktorzy mają kompleks u nas szkoły, bądź nie szkoły, takiej szkoły, innej szkoły, takiej produkcji, w której zagrali albo nie zagrali. Na Zachodzie tego nie ma. Wiesz, możesz być świetnym aktorem, nie mieć w ogóle szkoły, albo mieć skończony kurs dwumiesięczny aktorski i jesteś po prostu aktorem, tak samo cenionym, jakbyś skończył jakiś tam college, czy nie wiem, coś innego. A u nas jakby tak się bardzo klasuje, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale jest troszkę, podobnie jak zresztą, wiesz, przyjeżdżasz do Warszawy i jesteś tym aktorem z Krakowa, po tej krakowskiej szkole. I też są takie kompleksy, wiesz, nie wiem, czy zauważyłaś, ale bardzo często wyjeżdżając do pracy do Warszawy na plan, wszyscy wrzucają zdjęcie Pałacu Kultury, bo to jest taki symbol tego, że jedzie się na plan, że nie jest już się w tym teatrze, tylko że pojechało się zagrać w serialu, w reklamie, w filmie. Wiesz, jest w tym coś takiego, mnie się to akurat... Trochę mnie to bawi, trochę mi się to nie podoba, trochę nie lubię takiego dzielenia ludzi, bo tak naprawdę w naszym zawodzie wybitnie najważniejszy jest talent, empatia, wrażliwość, czucie ogólnie tego, co robimy i właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, prawda. I choćbyś nie wiem, ile szkół skończył, jeżeli nie masz w sobie tej prawdy, to nic z tego nie będzie. Mhm. Nie przyciągniesz, nie przykujesz, nie będziesz miał tej charyzmy, która sprawi, że ktoś będzie chciał w ogóle cię oglądać, a oglądać to może jeszcze, ale słuchać. Mhm. Trochę tak sobie teraz pomyślałem, że trochę odwracamy ten światek, w który nas próbują włożyć. I tak pomyślałem sobie, szkoły są cool, ale tak czasami można powiedzieć, że ta szkoła jest takim, mi chodzi schemat, który możemy, bo można pójść do szkoły, można zostać zdrowym człowiekiem i można czuć. I tak można. Ale szkoła czasami, że aż to odłożę, może być jak taki kaganiec na psa, który po prostu go weźmie, żeby tylko nie szczekał, nie? I tak zamyka, tak tłamsi. I myślę sobie, że tego sobie nie róbmy. Po prostu tego sobie nie róbmy, bo oczywiście można trafić na wspaniałego pedagoga w szkole, można trafić na wspaniałego pedagoga, na pana Stanisława Michno, który niewątpliwie odznaczył piękne piętno w tobie, pozytywne. Zawsze mu będę za to wdzięczna, naprawdę. Więc i tak sobie myślę, że o to chodzi, nie? W tym, żeby to złapać, nie? Ja będę musiała zadzwonić do Stasia po tej naszej rozmowie. Wiesz, tak się jakoś rozczuliłam. Bardzo dawno z nim nie rozmawiałam. Ciekawa jestem, co u niego. Powiedziałaś o tym czuciu i o prawdzie. Nie wiem, czy się właśnie ze mną zgodzisz, że czy teatr czasami, mówiąc potocznie, gra aktorska, no właśnie, czy ona nie jest czasami często prostsza niż my myślimy, że jest? Jak to czujesz? Wiesz co, nie, mnie się właśnie wydaje, że zagranie prawdy jest bardzo trudne, bo to jest trochę odsłanianie siebie, czy takie podawanie siebie, nawet jeżeli robisz to poprzez postać, to jeżeli chcesz to zrobić prawdziwie, to musisz włożyć tam siebie i to jest takie trochę niebezpieczne czasami. Bardzo łatwo jest przekroczyć pewne granice i żeby zachować tę tak zwaną higienę zawodową, to trzeba być bardzo ostrożnym i bardzo mądrze manewrować w tej właśnie prawdzie, która jest. Trzeba wiedzieć, ile tej prawdy bezpiecznie dla siebie będzie pokazać. Tak myślę, wiesz, to nie jest chyba takie proste, żeby to była prawda, ale mimo wszystko bezpieczna dla nas. Ja akurat bardzo zawsze wierzyłam w to, że na scenie trzeba być, a nie grać. I jeśli czuję, że gram, to znaczy, że postać mi nie leży, że nie wiem, że to nie jest to, co powinnam robić. Że może pochopnie przyjęłam rolę, pochopnie przyjęłam projekt. Najlepiej się czuję wtedy, kiedy faktycznie mogę być na tej scenie. Ale nie uważam, żeby to było łatwe. Chyba, że masz na myśli... Być może miałeś na myśli to, że łatwe to jest dlatego właśnie, że po prostu trzeba wejść i zrobić swoje, czy być sobą, czy właśnie pokazać tę prawdę. Tylko właśnie pytanie, czy to jest łatwe, czy nie. Dla mnie chyba nie do końca. Mi trudno to pytanie odpowiedzieć.
Ale dziękuję ci, że mi przypomniałaś taką jedną rzecz, którą już usłyszałem i tak też to postrzegam, ale niewątpliwie mi przypomniałaś to, że zadałaś pytanie, po co my wchodzimy, co chcemy przekazać. I właśnie, że jak ja wchodzę, to po coś wchodzę, że to musi mieć sens. Myślę sobie, to też jest właśnie takie no piękne, że musi iść za tym sens, który trzeba właśnie zrozumieć, po co ja wchodzę. I że to faktycznie, tak jak powiedziałaś, robi się dla człowieka właśnie, dla państwa. To jest takie no właśnie radosne i sprawia, że ten zawód właśnie jest taki, no po raz wtóry powiem, ale piękny. A powiedz mi, bardziej film czy teatr? Jak w ogóle jakoś oddzielasz te dwie rzeczywistości? Zdecydowanie je oddzielam. I wiesz, ja bardzo długo, przez wiele lat unikałam kamery. Świetnie się czułam w teatrze, świetnie się czułam w małym kameralnym teatrze. Odpowiadała mi bliskość widza, to, że wiesz, grając dla 80 osób czy dla 50, ja mogłam podejść do nich tak blisko, żeby czuć ich oddechy. I to było fascynujące, że ja miałam wrażenie, że ja cały czas z nimi rozmawiam. Że jak jestem na scenie, występuję, gram, to mogę z nimi dialogować, odczuwam ich bliskość, czuję ich wibracje. Wiesz, ta publiczność bardzo często też miała wpływ nawet na sposób tego, w jaki, na mój sposób poruszania się na scenie, w sensie, wiesz, bycia na tej scenie w danym dniu. W tym samym spektaklu mogłam zagrać różnie w zależności od energii, jaką dostawałam od publiczności. Później z czasem zaczęłam grać w coraz jakby bardziej komercyjnych sztukach, w różnego rodzaju komediach, takich bardzo kasowych, typu Mayday, Jedynka, Dwójka, Prywatna Klinika, takie sztampowe farsy, które cieszą się dużą publicznością zwykle, więc nagle zrobiły się to sceny takie dla 300, dla 600, dla 800 osób i przestało to już być takie intymne i takie moje bardzo. Natomiast przyszedł też moment, kiedy bardzo prozaicznie potrzebowałam po prostu gotówki, brzydko mówiąc, a teatr, no sam przecież wiesz, że ciężko jest porównywać nawet poziom jakby finansowy tych dwóch światów. No i nagle okazało się, że ja muszę zacząć brać udział w różnego rodzaju castingach. I to było całkiem niedawno, bo tak naprawdę ja pierwszą większą rolę, czy stałą rolę serialową miałam dopiero w 2017 roku. Wcześniej grywałam też i podobało mi się to, ale traktowałam to bardziej tak jako rozrywkę, wiesz, parę dni zdjęciowych, 2-3 dni zdjęciowe w miesiącu, to mi wystarczało w zupełności, nie szukałam jakby tych zleceń, skupiałam się tylko na tym, co było w Krakowie nie za dużo się działo filmowo. No a właśnie w momencie, kiedy życie jakby zmusiło mnie, żeby poszukać innych możliwości dochodowych, zaczęłam jeździć do Warszawy na castingi, na zdjęcia próbne i tak się akurat złożyło, że drugi serial, do którego wystartowałam, mnie zechciał. I moja przygoda z telewizją właśnie zaczęła się na dobre. Był to serial Komisariat. Tam miałam przyjemność z fantastycznym w ogóle zespołem, z fantastycznymi ludźmi pracować. Ze świetnym też duetem braci Węgrzyn, którzy jeden z nich jest reżyserem, drugi operatorem i to była naprawdę świetna przygoda. Tak mi się tam spodobało, że później już miałam w żądze po prostu grania i bycia na planie cały czas. No i tak mi się fajnie życie układa, że faktycznie dość dużo i epizodów, i reklam, i różnego rodzaju, nie wiem, teledysków, nawet filmów niezależnych zrobiłam od tamtego czasu. Zaczęło mnie to bardzo bawić, ale czy któryś z tych światów, teatr, film, wolę, to chyba nie umiałabym tutaj zdecydować. Myślę, że i bez jednego, i bez drugiego w tej chwili już nie umiałabym żyć. Cieszę się natomiast, że jestem freelancerem i że mogę sobie projekty wybierać. Zdecydowanie się z tego cieszę, choć pandemia też trochę zweryfikowała ten obraz rzeczywistości, bo jak widziałam, że koledzy aktorzy z teatrów instytucjonalnych, etatowi, pracują nawet w czasie pandemii, obostrzeniach, dla mniejszej publiczności, to zatęskniłam za taką pracą. I pomyślałam sobie, jejku, jakim fajnie, że oni mają próby, że oni się premierują, że oni coś robią, bo prywatne teatry, w których ja funkcjonuję, nie grały w tym czasie. Dopiero zaczynamy powolutku wracać. Więc no... Tak to jest. Tak to jest. To są właśnie te
uroki naszego zawodu, że nie zawsze jest łatwo. A, tak chociażbym wziął na tapetę naszą scenę, tą, którą Państwo już dzisiaj widzieli. Od niej zaczęliśmy. Właśnie, czy teatr, czyli praca w teatrze, ale też praca na filmie i ta wymiana, która dzieje się między aktorem a aktorem, czy ona ma jakąś taką drzwi przechodnie do życia, takiego właśnie prywatnego, do życia rodzinnego, czy można z tego w jakiś sposób korzystać, dotykając tych rzeczywistości, emocjonalności swojej, czy masz takie doświadczenie, że to działa, że to ubogaca to życie zawodowe, znaczy przepraszam, prywatne i może być taka wartość dodana, czy dziś, czy oddzielasz zupełnie te dwa światy? Wiesz co mam na myśli, to że wiesz co? Patrzymy na siebie, nie? Mhm. W scenie wiadomo i musimy zauważyć, że jesteśmy, co mówimy, musimy powiedzieć w takich, a nie innych emocjach, bo wcześniej mamy intencje założone, o co chodzi tej postaci. Właściwie musimy być na tego partnera czuli. No właśnie, czy da się tak w życiu prywatnym, czy jesteśmy równie czuli, czy może nas to jakoś pouczać, albo stwierdzić, że tutaj może tego jest mniej, nie wiem. Właśnie, czy jakieś masz takie doświadczenia? Wiesz co, nie wiem, mnie się wydaje, że obecność każdego człowieka w naszym życiu, czy to zawodowym, czy prywatnym, nas ubogaca i z każdej relacji, z każdego napotkanego właśnie partnera, zawodowego czy życiowego, coś wyciągasz, coś cię inspiruje, czegoś się uczysz, coś cię rozczarowuje, coś cię zaskakuje i tak dalej, i tak dalej. No i to są pewnego rodzaju doświadczenia, również emocjonalne, więc na pewno obie te sfery są sobie potrzebne w jakiś sposób i się wypełniają pięknie. Natomiast wiesz, czy ja chyba bardziej czerpię w tym zawodzie z mojego własnego życia, bo i przypuszczam, że wielu aktorów ma podobnie. My jesteśmy generalnie wrażliwcami, jesteśmy bardzo empatyczni, jesteśmy bardzo wyczuleni na różne emocje, nawet na takie niuanse w tych emocjach. Potrafimy je bardzo dobrze nazywać, rozpoznawać, nie zawsze sobie z nimi radzić. I wydaje mi się, że to są pewne cechy nas aktorów, które, albo nas ludzi, które czynią z nas aktorów, czy które dają nam możliwość później pracy w tym zawodzie. Nie wiem. Natomiast jeśli miałabym popatrzeć w drugą stronę, to trudno mi powiedzieć, czy w czymś mi ten zawód pomaga. Może czasami w panowaniu nad pewnymi emocjami, chociaż rzadko, wiesz, bo raczej nie należy do osób, które nad sobą panują. Raczej jestem taka, że wiesz co, w sercu to natychmiast na zewnątrz. No i tutaj chyba nie umiem tak czerpać. Nie umiem też specjalnie, wiesz, tak mi się wydaje, że niespecjalnie umiem w swoim życiu prywatnym udawać, ukrywać, kłamać. Wiem, że jestem czytana natychmiast, na przykład przez mojego męża jestem czytana natychmiast. Jak wiesz, jak otwarta książka, on zawsze wie, kiedy coś próbuję ukryć. I on zawsze wie, że coś się dzieje i mówi, słuchaj, ty masz wszystko zawsze w oczach wypisane. Więc to chyba mi ten zawód niespecjalnie pomaga w czymkolwiek. Ta wrażliwość po prostu w nas jest, tak myślę. Bez niej byśmy nie byli aktorami. Przyznam, że myślę. A to dobrze, że myślisz, to w ogóle chwali się. Próbuję. Krzysztof myśli. Tak, bo tak bardzo myślę o tych wszystkich osobach, które myślą o tym zawodzie i staram się tak poprowadzić naszą rozmowę, żeby jak najwięcej mogli otrzymać. To stąd czasami jestem zamyślony albo nie od razu zapytam, a jest chwila milczenia. A jednocześnie zastanawiam się, jak sam postrzegam to, o czym mówisz. Tak króciutko, jak miałem 16 lat, to byłem na sztuce teatralnej i po obejrzeniu spektaklu przyszła do mnie taka myśl, że właśnie, że to jest coś sensownego i to mi wystarczyło, żeby jakoś faktycznie zatrzymać się. Raczej nie. Nie bawiłem się w teatr, jak miałem tam na kilka lat, ale gdzieś to wypłynęło po prostu. Też miałem trochę taką właśnie osobę pokroju właśnie pan Stanisław, pani Grażynka Hrabko, która
zaraziłam teatrem. Ale faktycznie zawsze jakoś tak mam takie poczucie, że zawsze starałem się łączyć te dwa ogniwa i to, co właśnie jest takie piękne i to jest właśnie ten kontakt widz, a aktor, który gra. Zawsze jakoś widziałem to, że tam jest coś więcej niż tylko to, co można zobaczyć, że coś tam się łuska, coś, jakieś są takie właśnie dotyk taki, który jest poza takim dotykiem fizycznym, że te słowa, które są wypowiadane przez aktorów, zależy jaki scenariusz jest, to słowo ono w jakiś sposób bardziej promieniuje, działa, zostawia, że teatr pokazuje konkretny świat rzeczywistości, pewnej estetyki, wartości, czy nawet ta rzeczywistość teatru wartościuje rzeczywistość na zewnątrz. Tak jak kiedyś oglądam taki spektakl właśnie, grał tam między innymi Janusz Gajos i oni przez godzinę rozmawiali i wzruszyło mnie to, że jeden potrafi pięknie posłuchać drugiego. I tak zauważyłem, że w zależności od człowieka teatr właśnie może promieniować wartością życia. Tylko, że trzeba ten teatr tak pokierować, czy też ujmować, że teatrem jest to. I podejrzewam, że właśnie kto wie, czy nie jest tak, że każdy aktor trochę inaczej będzie czuł teatr. Teatr z każdego może co innego dawać. Człowiek może inaczej odczytywać. I to może być bardzo różne zawsze, nie? Może być. Wiesz co, teraz sobie tak myślę, że kiedyś miałam ogromną przyjemność grać z Pawłem Kumięgą taki spektakl, który pewnie znasz i pamiętasz i że ci nie odpuszczę. Mm-hmm. I my bardzo często spotykaliśmy się na próby do tego spektaklu, graliśmy go we dwoje. On był taki bardzo intymny i bardzo taki życiowy i to były takie perypetie po prostu małżeńskie. To pokrótce Państwu wyjaśniając, była to konfrontacja dziecięcych marzeń o życiu partnerskim, o życiu małżeńskim z rzeczywistością późniejszą, która akurat w tym spektaklu okazywała się okrutna. Natomiast my spotykaliśmy się na próbach i my głównie rozmawialiśmy o tym, słuchaj, o czym my będziemy chcieli jutro na tym spektaklu powiedzieć? Wiesz, z jaką my idziemy jutro intencją? Co się wydarzyło w naszym życiu ostatnio takiego, co chcielibyśmy pokazać widzom? I ten spektakl żył i on się zmieniał. On w zależności od tego, co my mieliśmy do powiedzenia na daną chwilę, na dany moment, to troszeczkę pozwalaliśmy sobie na takie balansowanie tam emocjonalne w tym spektaklu. Raz on był dominującą postacią, raz ja byłem dominująca. Czasem ja byłam ofiarą, czasami okazywało się, że to on jest ofiarą, wiesz, i to faktycznie żyło i pozwalaliśmy sobie na to, żeby właśnie bardzo różnie ten teatr widzieć. Mhm. Nawet, wiesz, na tej małej naszej przestrzeni takiego dwójkowego spektaklu, więc to było bardzo fajne doświadczenie, w ogóle brakuje mi tego spektaklu, strasznie fajnie go wspominam. I to był też spektakl, który wydaje mi się, że dotykał właśnie ludzi, tak jak ty powiedziałeś przed chwilą o tym dotyku, takim bardzo subtelnym, takim wewnętrznym dotyku. Czy zdarzało nam się, że szczególnie kobiety tam zostawały dłużej na, jakby nie schodziły po oklaskach, tylko siedziały, czasem płakały, czasem przychodziły i mówiły, że to było poruszające i to naprawdę jest fajne. Wychodzisz wtedy, wiesz, wracasz do domu po ciężkim spektaklu z takim bananem na buzi. Mm-hmm. Dziękuję ci, że to powiedziałaś, bo się tak próbowałem coś wyłuskać z tego mojego dzisiaj opornego umysłu i jakoś nie wiem. A bo to prawie północ jest. Ciężko coś o tej porze wyłuskać jeszcze. Ale właśnie dziękuję ci, bo dotknęłaś takiego klu, że musieliście zastanawiać się, no właśnie, w ogóle, że człowiek podejmuje to, że dostaje scenariusz, tak, że tam sobie był dzieckiem, tak, że coś musi wyciągnąć, a na co dzień być może nie myślimy, nie wyciągamy czegoś z dzieciństwa, przykładamy do aktualnej chwili. I właściwie aktor w tym chodzi, pracuje nad tym, scenicznie dotyka, człowiek przychodzi, żeby to zobaczyć i jest w stanie obejrzeć trochę siebie. Zawsze gdzieś zobaczy cząstkę siebie. I teraz co z tą cząstką zrobi, to jest tylko jego. Jedynie czasami się boi, żeby człowiek, który przychodzi na spektakl, wiedział, co z tą cząstką zrobić, żeby wiedział, gdzie to po prostu, krótko mówiąc, włożyć, wsunąć. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ten teatr był dobrze poprowadzony, żeby człowiek wiedział, przyszedłem, tak, i już wiem, pomyślę, ale jak zostawali wtedy, tak jak mówisz, te panie, no to znaczy, że to było to, nie?
A ja sama widzę też po sobie, kiedy ja jestem widzem. Bardzo nie lubię, wychodząc z teatru, albo z kina również, nie lubię pytania, jak ci się podobało. O. To pytanie natychmiast mnie zabija, bo ja jeszcze przeżywam. No. I chcę sobie dać przestrzeń na to, żeby jeszcze odczuwać to, co się właśnie zadziało. No chyba, że jest coś, co kompletnie na mnie nie podziałało, wtedy mogę powiedzieć, no podobało mi się, fajne takie, pośmiałam się. Ale najczęściej lubię mieć taki moment, taką przestrzeń na to, żeby sobie jeszcze kontemplować po cichutku i przeżywać to, co tam było, te wibracje, które we mnie pozostawiło, to, co właśnie zobaczyłam. To taki, będzie teraz takiego sporadnika cyklu powołanych. Drodzy Państwo, bo sprawa jest taka, że nie ma czegoś takiego, jak tu Ania powiedziała, podobało się, nie podobało, no po co tak spłycać, co się musi dziać, co się ma w nas wrastać, po co tak jakby ucinać, podobało tak, nie podobało nie, komentarz taki albo siaki. Nie, niech to trwa, niech to nawet milknie, niech to będzie tylko dla nas. Niech się ułoży tam, gdzie się ma ułożyć, niech umysł pracuje, żeby z tym trochę pochodzić po prostu. Poczuć. I poczuć, podzielić się samym owocem. To jak inaczej. Chusteczka. Nie, to ja. Nie mam. Ja zaoferuję. To w telewizji, w teatrze i w filmie tylko kobiety płaczą. A to jest smutne, wiesz, bo tak naprawdę od dziecka powtarza się chłopcom, że chłopaki nie płaczą i nie masz się tak, nie płacz i tak dalej. Wiesz, to jest bardzo krzywdzące, bo tak naprawdę każdy człowiek ma prawo mieć różne emocje. Od smutku po szczęście, czy od rozpaczy po szczęście. I dlaczego akurat wy jako mężczyźni macie mieć to odebrane? Zupełnie nie rozumiem. Bardzo fajnie jest czasem popłakać i rozczulić się nad życiem, nad sobą, wyrzucić z siebie ten bagaż pewien, albo wzruszenie, nawet takie dobre, pozytywne, i tu nie ma się czego wstydzić, absolutnie. Ja polecam czasami ci popłakać sobie. Czyli krótko mówiąc, polecasz płacić się, płakać. Wracam płakać? Ja nie, ty będziesz płakał dzisiaj. No bo późno wrócę do domu. Taki żarcik. Aniu, zaczęłaś od grubej rury, powiem ci. Tak? Na początku naszej rozmowy, że to jest trudny zawód. Trudny zawód to jest. Mhm. I tak. A teraz powiedziałaś o tym płaczu. I teraz mi się coś złożyło. To jest wymagający zawód, to jest prawda. Cholernie trudny. Tyle. Ale właśnie płacz. No właśnie musimy płakać. Ja tak powiem z własnej autopsji, przyznam, że to trochę tak wrzuciłem taki, czasem mi się frazes tak mówi, a chłopaki nie płaczą, albo... ale no zdarza mi się, czy zdarzało mi się płakać i chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy chcą być aktorami i panie, które chcą być aktorkami, musicie płakać. Może to brzmi trochę zabawnie, ale faktycznie, no płacz uwalnia serce, płacz oczyszcza, i jest potrzebne, bo my nie dajemy rady często. Mm-hmm. To znaczy, tak, żebym chociażby nawet ten projekt, tak, on się pojawił, tak? Jakże często, i to jest moje doświadczenie i twoje, nie byliśmy w stanie zagrać, wejść na tą scenę, albo uważaliśmy, że jesteśmy nawet beznadziejni, że to w ogóle nie ma sensu, że to nie działa, że to sobie wymyśleliśmy, przez to też trzeba przejść. Trzeba przepłakać. Jak tego człowiek nie przepłaczy, no to chyba zwariuje. Tak, tak. Ja nie miałam takich doświadczeń. Jak wchodzę na scenę, to jestem od razu na jeszcze. Nie każdy jest od razu zwierzęciem scenicznym. Nie, masz rację, absolutnie. Czasami są takie dni, że trzeba zagrać komedię, a gdzieś wewnętrznie zupełnie co innego odczuwasz, zupełnie jesteś kim innym niż postać, którą masz za chwilę grać, i wcale nie jest ci do śmiechu, a jednak trzeba wejść, trzeba rozbawiać ludzi przez na przykład 2 godziny, schodzisz później i wracasz do swoich jakichś osobistych przeżyć. I to nie zawsze jest łatwe, wiesz, no są też takie sytuacje życiowe czasami, wiesz, ja na przykład pamiętam taki moment, kiedy miałam zagrać premierę Balladyny, właściwie jego plany. Grałam główną rolę tytułową, a moja mama była operowana tego dnia we Włoszech i była operowana na raka.
i powinnam przy niej być. I miałam takie poczucie, że powinnam przy niej być, ale ta operacja wypadła nagle. Dowiedziałam się o niej na tydzień przed premierą i nie byłam w stanie tego odwołać. Musiałabym postawić cały zespół w sytuacji takiej, że po prostu nie zagramy. No i wiesz, i stajesz przed takimi wyborami czasami życiowymi bardzo trudnymi, a wiesz, a ile jest takich sytuacji, że ktoś dotknięty śmiercią bliskiej osoby musi wejść na scenę, zagrać komedię. Wiesz, bo tak wygląda sytuacja, że nie da się odwołać spektaklu, że nie ma go kto zastąpić i wiesz, no to jest trudne. My się cały czas mierzymy z emocjami, cały czas też niestety musimy parować nasze własne, osobiste emocje i przeżycia z tym, co za chwilę się wydarzy na scenie, czy z przeżyciami postaci. Czasami trzeba zagrać coś, co jest dla nas bardzo trudne. Wiesz, są sceny intymne, są sceny gwałtu choćby nawet, które mogą być dla kogoś bolesne, czy wiesz, czy mogą się komuś z czymś kojarzyć z przeszłości, załóżmy jakiejś aktorce, jakiemuś aktorowi. Wiesz, no to są bardzo trudne rzeczy, z którymi się cały czas musimy konfrontować. Zresztą samo to, że pracujemy cały czas z emocjami, to już jest takie męczące. A z drugiej strony takie realia tego zawodu też są ciężkie. Wiesz, to, że są projekty dla ciebie, a czasem się okazuje, że bardzo długo ich nie ma. Czy to, że wiesz, żeby wygrać udział w jednej reklamie, musisz wziąć udział w 200 castingach i słyszysz cały czas nie, 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 nie i w pewnym momencie, wiesz, nie myślisz o tym, że akurat nie ma zapotrzebowania na taki typ osoby, jakim ty jesteś, bo akurat teraz, nie wiem, poszukują blondynki z kucykiem, a ty masz akurat w tym okresie życia ciemnobrązowe, krótkie włosy. Więc zaczynasz sobie je zapuszczać, farbujesz je na blond, robisz kucyk, ale to już mijają 3 lata i wtedy akurat jest zapotrzebowanie na te właśnie krótkie brązowe, których ty już nie masz. No i niestety ciężko jest się wstrzelić, nie? I cały czas, wiesz, stajemy też, ja nie wiem jak mają mężczyźni koledzy aktorzy, chociaż rozmawiałam nieraz z kolegami, którzy faktycznie mają podobne odczucia co my, dziewczyny czy kobiety w tym zawodzie, że wiecznie jest oceniany ten nasz wygląd. Wiesz, albo jest cię za dużo, albo za mało, albo się za mocno uśmiechasz, albo za mało się uśmiechasz. Musisz mieć taki odcień zębów, żeby gdzieś zagrać, a nie inny. I wiesz, i cały czas ktoś cię ogląda i jak słyszysz to nie, nie, nie i nie, to bardzo trudno jest zachować to, tę pewność siebie i to dobre takie mniemanie o sobie. Więc tutaj trzeba naprawdę postawić sobie mocno granicę. Gdzie jest ten zawód? Gdzie jesteś ty? Że mieć to mocno zbudowane, mocno wypracowane ja, a ciężko jest o to, kiedy na każdym kroku jesteś tak oceniany, cały czas testowany, cały czas egzaminowany, bo każdy casting to jest jednak taki mały egzamin. Cóż, no takie rzeczy dziś piękne mówisz, a ja mam tak pustą. Ale Aniu, no znów to powiem, ale faktycznie dziękuję ci po raz kolejny, że powiedziałaś to, co powiedziałaś, że musimy mieć zbudowaną wartość siebie, która będzie poza tym wymiarem mojego bycia aktorem czy aktorką. Przepraszam, w tym przypadku ja nie mogę być aktorką. W każdym razie i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i to też faktycznie jest różnica między teatrem, bo tam można powiedzieć, że jest bardziej pokazany człowiek. Tak to okroję, tak to powiem. Natomiast może nie tyle film, ale niech będzie reklama, ale też w jakiś sposób film, zależy jaki, funkcjonuje trochę na zasadzie, no tak zero-jedynkowo, ale trochę takiego stwarzania produktu. Trochę, że ona tak ma, tak, tak, tak. Teatr się już coś takiego nie bawi. Teatr bawi się w człowieka. To znaczy nie bawi w człowieka, co pokazuje człowieka. Dotyka tego człowieka. I tutaj akcenty są inne. Tam nie chodzi o to, żeby kobieta, nie wiem, każda tak samo wyglądała, czyli nie wiem, no każda 1,70 m, tak, 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 będzie potrzebna kobieta, która właśnie będzie, nie wiem, 30-kilkuletnią, 40-letnią doświadczoną kobietą i to doświadczenie będzie cenne i potrzebne i cały człowiek będzie potrzebny, a nie okrojony trochę, nie? I trzeba sobie z tego zabrać sprawę i trochę to samemu sobie ułożyć tak naprawdę, bo tego nikt nie zrobi. I to oczywiście ty to powiedziałaś, to że świat ten jakby zewnętrzny nam tego nie da.
To może tylko zepsuć, a my musimy mieć ten grunt. To też jest kolejna rzecz. Myślę, że nie wiem, czy się z tym zgodzisz, jak to zbudujemy, to też kto wie, czy nie możemy. Wtedy nie jesteśmy lepszymi aktorami. No, na pewno. Bo... Zresztą generalnie, jak wiesz, jak masz zbudowane poczucie własnej wartości i poczucie tego ja, mocnego ja, to wiesz, to nie tylko jako aktor jesteś lepszy. Generalnie jako człowiek jesteś i możesz być lepszy i coraz lepszy. Nie podporządkowujesz się wszystkim dookoła, otoczeniu i nie wiem, wszystkiemu dookoła, tylko jesteś po prostu sobą, masz odwagę być sobą, realizować siebie i jakby swoje życiowe priorytety, założenia i tak dalej, wiesz, no to jest takie ogólnoludzkie. Natomiast wiesz, faktycznie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jakby w teatrze możemy być człowiekiem, świetne jest to, że możemy się transformować, możemy być różnymi ludźmi tak naprawdę, możemy przełamywać pewne tabu, granice swoje, nie swoje, wiesz, i trochę się tym człowiekiem jakby też i pobawić, i odkrywać go, eksplorować, wiesz, poznawać jakby nawet takie sfery, których w swoim prywatnym życiu nigdy byśmy nie poznali, tak, bo tak, nie pozwolilibyśmy sobie na wiele rzeczy, prawda? I czasami, jak zadałem to pytanie, czy to może być pomocne w takim ujęciu, no to może być pomocne, tak. Bo jakby coś się we mnie zmienia, mój świat patrzenia postrzegany jest szerszy i tak naprawdę nie da się nagle, jak wyjdę z teatru, nagle tą szerokość zmniejszyć, bo ona w jakiś sposób pozostaje. A pod tym względem, wiesz, tutaj faktycznie tak jest. Ja sama czasami się zaskoczyłam na przykład reakcją swojej postaci na daną sytuację, bo jednak ta postać zareagowała w taki, a nie inny sposób, bo to ja tak zareagowałam. I czasami to pozwolenie sobie, żeby, wiesz, dla mnie to są próby są właśnie od tego, żeby sobie pozwalać na różnego rodzaju odczuwanie. Różnego rodzaju skandale. Skandale, wiesz, też, na różnego rodzaju skandale też, ale na właśnie to przekraczanie pewnych badania obszarów, granic, reakcji i tak dalej. I no bo kiedy sobie na to pozwolić, jak nie w procesie, jak nie właśnie w trakcie prób. I czasami sama siebie zaskakuje, że zareagowałam tak, a nie inaczej. Przecież ja, jako ja, nigdy bym się tak nie zachowała, czy nigdy bym tak nie zareagowała. A jednak skąd się to wzięło? Skąd się taka reakcja przyszła? Więc znaczy, że to we mnie gdzieś jest. Wiesz, i czasami to są naprawdę mocno zaskakujące historie. Natomiast faktycznie w telewizji, i to bez względu na to, czy to będzie serial, czy reklama, to my już jesteśmy jako produkt. I to ciało nawet nasze jest traktowane tak bardzo produktowo, tak bardzo nieludzko tak naprawdę, bo ktoś cię ogląda i układa cię w tym kadrze, no tak, czy ty mu tam pasujesz, czy nie pasujesz. Wiesz, troszkę powinniśmy być jak taka plastelina elastyczna, z której można zrobić wszystko, wiesz. A my nie jesteśmy, że tak powiem, foremką żadną. Wiesz, ja nawet kiedyś na jednych zdjęciach próbnych, zresztą do serialu teraz się robi mnóstwo seriali historycznych, więc tam ważne jest to, żeby być naturalnym jak najbardziej, bez tych włosów farbowanych, zrobionych brwi i tak dalej, sztucznych ust i w ogóle innych rzeczy, których nie mam na szczęście, ale miałam jakiś tam makijaż, zresztą nie tylko ja, jak wszyscy, taki niby makijaż bez makijażu, ale zawsze podkład, tusz i tak dalej. I wyszła pani reżyser i powiedziała: wszyscy do łazienki umyć buzię, bo ja nie chcę tu mieć gotowych produktów. Ja potrzebuję was jako was, a nie gotowe produkty. Ja sobie produkt stworzę. I sobie tak pomyślałam, no tak, to już nie jestem ja. Wchodzę tam i jestem produktem. I to jest takie, wiesz, przykre w zasadzie. No ale taka jest ta rzeczywistość nasza. No i Ania znów tak pięknie powiedziała właśnie o tym ocenianiu. Faktycznie, nie tylko ocenianiu, ale jakoś to wyłuskałem, że faktycznie no, czujemy to, że przez ileś tam lat byliśmy oceniani, ale to trochę stajemy się też wolniejsi po pewnym czasie, w sensie, że to jest takie normalne. Że to jest, jakoś o tym nie myślimy, że to jakoś później cichnie, prawda? Czy masz takie... Chodzi to za tobą, że ktoś cię oceni, że... Czy jednak już po prostu robisz swoje i tylko tyle? Wiesz co, mam różne okresy tak naprawdę. Czasami mam wrażenie, że już to na mnie nie robi żadnego wrażenia, a później przychodzi nagle projekt, na którym bardzo mi zależy, nie udaje się i myślę sobie,
kurczę, znowu zostałam oceniona nie tak, jakbym chciała i zaczynają wracać takie, wiesz, kompleksy, to różnie to bywa. To też zależy od tego, z jakim człowiekiem się zderzam, bo są ludzie, którzy ci powiedzą nie w sposób taki, że wracasz uśmiechnięty i cieszysz się, że ci odmówiono i się w ogóle tym nie przejmujesz, a czasami, wiesz, byle zdanie potrafi cię dotknąć bardzo. Natomiast faktycznie u mnie jest bardzo różnie, wiesz, czasami jest bardzo wytłumione to poczucie, że cały czas jestem oceniana, czasami jestem do tego, wydaje mi się, że już się do tego przyzwyczaiłam, a właśnie później przychodzi taki moment, że znowu mnie to zaskakuje. Tak czy inaczej, uwielbiam ten zawód i widzę o wiele więcej plusów tego życia niż minusów. Jakby nic mi jeszcze do tej pory nie przysłoniło radości z tego, co robię. I nie sądzę, żeby to się miało kiedyś wydarzyć, żebym się zniechęciła na tyle, żeby po prostu przestać grać. Nie wierzę, że może taki czas nastąpić w ogóle. Jaka za tam byłaby puenta, tak powiedziałeś o tych plusach, minusach. Ja mam takie poczucie wewnętrzne, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tak trochę właśnie też tak patrzymy na rzeczywistość, tu plus, tu minus. Ale właśnie pytanie, czy się ze mną zgodzisz, że te minusy tak zwane, one nam bardzo dużo dają. Mi tak dawno powiedział mój taki kolega, aktor, akurat z moich rodzinnych stron, którego bardzo pozdrawiam. Chociaż bardzo też serdecznie pozdrawiam właśnie pana Stanisława Michno, Wojtka, również i tych wszystkich, którzy stanęli na twojej drodze. Ponieważ za chwilę będziemy kończyć, to ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić, ale nie będę wymieniać, ja tak sobie zażartowałam tylko, ale mam tyle osób do wymienienia, że naprawdę wszystkich kocham. I mi właśnie powiedział właśnie Mirek, że Jękot, Mirku, serdecznie cię pozdrawiam, ale spokojnie, pozdrów, proszę. Ale powiedział mi właśnie, rozmawialiśmy tak krótko, powiedział Krzychu, właśnie byłem na planie akurat w Warszawie i się pytał, jak tam plany. Mówię, że bardzo, bardzo dobry to był czas. I mi powiedział właśnie, czerp ze wszystkiego. Z tych planów, gdzie uznasz, że to były porażki, kiedy to było kiepsko, kiedy ty się nie podobałeś, albo tobie się nie podobało, że wszystko jest dobre i potrzebne. Tylko jak zaczniemy właśnie uciekać od tego, co jest jak gdyby tym minusem, i sobie tak zbieramy do woreczka tych minusów, to później ciężko. Ale to nas jakoś szczególnie, tak sobie myślę, może nie widzimy tego od razu, ale to nas uprawia. Tak ora, tak jak się ora ziemię, żeby ziarno tam zasadzić, tak nasze serce i wnętrze jest orane. Ja bynajmniej nie chcę uciekać od tego, co jest trudne. Nie tyle, że trudno będę wybierał, nie? Tylko jak on się przytrafia, to oczywiście może nie potrafię go przyjąć, ale chcę go też wziąć po prostu. Póki żyję na tej ziemi, to chcę to brać. Bo nie chcę być właśnie infantylnym dzieckiem, które za każdym razem, jak wstaje dzień, oczekuje słońca, a jak deszcz spadnie, no to będzie brzydko. Nie, jest równie pięknie. Trochę może inaczej. Zdecydowanie się muszę tutaj z tobą. Ja muszę się zgodzić z Krzysztofem. Nie, tak zupełnie na poważnie, to faktycznie, wiesz, to jest prawda, co mówisz, że trzeba czerpać z każdego doświadczenia i te doświadczenia czynią nas lepszymi aktorami, tak myślę. I te trudniejsze doświadczenia może nawet bardziej uwrażliwiają, bo taka jest prawda po prostu. Zresztą generalnie, wiesz, człowiek składa się z tego, co przeżył do tej pory, z ludzi, których spotkał, z doświadczeń, które gdzieś go tworzyły cały czas. Od dziecka zresztą, natomiast fajnie faktycznie ze wszystkiego, co nas spotyka, wyciągnąć to, co jest dla nas dobre, potrzebne i konieczne, nawet jeśli to dobre faktycznie nie jest. A nie kończmy na smutno, skończmy jakoś na wesoło, tak optymistycznie skończmy. Ale nie, to jest właśnie pozytywne, tak, bo widzisz, ja na przykład nie lubię patrzeć na człowieka tak na pół trochę, że on taki właśnie, że piękny, że tylko ładny, albo że mu się coś dobrego wydarzyło, ale też może miał trudno, ciężko i żeby... Oglądałem nie tak dawno, sobie odświeżyłem kilka filmów pana Krzysztofa Zanussiego i te filmy kończą się właśnie, można by powiedzieć, źle. Ale jak tam odświeżyliśmy sobie z żoną z 5 albo 6 filmów,
no troszkę sobie odkurzyliśmy, nie? Bo tak patrzę, one się źle kończą, tak mówię do Dagmara, nieźle się kończą i sobie myślę, i nagle tak jakbym dostał takim obuchem, nie? Trz, dostałam źle i nagle takie myśli typu ło, nie? Że to, że się źle skończyło, w sensie, że normalnie się skończyło, nasze życie nie kończy się zawsze, także nie wiem, no przydarzają się różne sytuacje, generalnie umrzemy kiedyś. No, no cóż, nie, ale żyjemy w komedii romantycznej, tak, amerykańskiej produkcji hollywoodzkiej, i więc i to mi bardzo dużo dawało. Ja nie, przyznam ci, że nie chcę tworzyć teatru ani filmu, myśląc, że to musi się skończyć happy endem, bo dla mnie to jest iluzja życia. Ale jestem daleki od tego, żeby być smutasem. Bo raczej nie jestem smutasem. Mam może różne tam chwile. Ja zdecydowanie nie jestem. No i smutek jest piękny i dobry też, jeżeli jest prawdziwy. I płacz jest potrzebny. I uśmiech jest potrzebny. Cała paleta barw, po prostu. Czy o tym piszesz w swojej książce, aktor też człowiek? Teraz ja cię zapytam. Dobrze, to tak zakończmy nietypowo. No właśnie. Bo Krzysiek napisał książkę, słuchajcie, taką książkę świetną, aktor też człowiek, bo my jesteśmy ludźmi właśnie, bardzo jesteśmy ludźmi. Człowiekami jesteśmy. Tak, proszę. Dziękuję. No to prawda. Słowo człowiek jest dla mnie szczególnie ważne, bo ciągle się uczy być człowiekiem i uczymy się tego, żebyśmy byli człowiekiem. Mimo, że jesteśmy aktorami i aktorkami, żebyśmy byli też człowiekiem. Człowieka. Żebyśmy byli też człowiekami. Aniu, bardzo ci dziękuję za to piękne spotkanie, za twoją obecność. Ja ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jestem w tym projekcie i ten projekt Powołani naprawdę jest ładny. Jest ładny, ma dużo dobra w sobie, więc podoba mi się. No to tak. Wasze dobro. Cieszę się, że tu to jestem. To twoje dobra. No ale twój pomysł, wiesz, był i jakby od ciebie się zaczęło, więc już fajnie tu być. Że tak zawsze do mnie, od Boga się zawsze zaczyna i na Bogu kończy. A my jesteśmy też między. Cóż, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia. To dla ciebie. No cóż. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy przez portal Patronite, a także do subskrypcji kanału na YouTube. Dzięki, że jesteś z nami.